Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie przy montażu, a raczej uruchomieniu, bo już zamontowana jest pompa ciepła NEC-u. Jesteśmy w Katowicach, budynek jednorodzinny, dość duży, o powierzchni około 300 m2. Mamy tutaj zamontowaną pompę w wersji monoblok, pompę trójfazową o mocy 12 kW. Pompa nasza współpracuje z kotłem do centralnego ogrzewania, bo taki był wybór inwestora, żeby w tych niższych temperaturach nie wspomagać się działaniem grzałek zamontowanych wewnątrz pompy, ale korzystać z istniejącego, w miarę nowego, dobrze funkcjonującego kotła grzewczego. Ten kocioł też realizuje funkcję grzania ciepłej wody użytkowej, póki co docelowo przejmie tą rolę później pompa. Podłączenie elektryczne pompy ciepła NEC-u trójfazowej. Generalnie tutaj z tej strony, jak Państwo widzicie, znajdują się podłączenia zasilania do pompy naszej, bezpośrednio z rozdzielki elektrycznej, oczywiście przez zabezpieczenie. Oprócz tego w tej instalacji, którą Państwo tutaj możecie zobaczyć, mamy niewiele urządzeń wykonawczych podpiętych, bo tak jak powiedziałem wcześniej, pompa współpracuje z istniejącym kotłem centralnego ogrzewania, kotłem gazowym, który łączy się z pompą poprzez bufor. My na chwilę obecną mamy podłączone kable sterownicze do sterownika zamontowanego wewnątrz pomieszczenia budynku, który po pierwsze pełni rolę sterownika, w którym możemy programować parametry pracy całej pompy, ale również będzie pełnił rolę czujnika temperatury w pomieszczeniu. Poza tym tak de facto mamy podłączoną tylko pompę obiegową, która jest zamontowana za buforem. Dodatkowo jeszcze będziemy podłączali dwa czujniki pomiarowe, które będą mierzyły temperaturę na zasilaniu oraz na powrocie z bufora.